bardzo zadowoleni z wyniku. Mam nadzieję, że przygotowaliśmy się dobrze. Początek zawodów generalnie ustawiliśmy w pierwszych 6 wyścigach. No i to cieszy, tak? Wszyscy pojechali dobre spotkanie, no później niestety Jonasa Dercona. No ale też zdążyliśmy się niestety przyzwyczaić. Także no znakomicie, bo Jarek 15 punktów, bo nie ma czym dyskutować. Tak, również Piotr Tasiewicz, Kobrzech punktów, Zastąpi 12 punktów. No i Krzysztof Jabłoński zasługuje na słowa uznania, bo naprawdę miał ciężkie wyścigi, a zrobił naprawdę dobrą robotę. Punktów może nie jest najwięcej. Kasy jakiejś wielkiej z tego nie będzie pewnie. No ale satysfakcja za to, tak? Na pewno duża. No i cieszę odrodzenie AJ-a, bo wczoraj się obawialiśmy, widzieliśmy wszyscy wczoraj, no nie najlepszy występ na Prix, delikatnie rzecz ujmując. Dzisiaj nas zaskoczył, zresztą zapowiadał przed zawodami, że będzie dobrze, że nie musimy się niepokoić. No i faktycznie swoje punkty zrobił, znakomite wyścigi, zresztą widowisko zrobili wszyscy zawodnicy. Kamil dorzucił swoje jakieś tam punkty, gdzieś tam trochę zamieszania wprowadzał na torze, ale jakieś punkty zrobił. No i Patryk, który pierwsze dwa wyścigi pojechał znakomicie. Potem niestety czwarte pole dzisiaj zupełnie nie niosło w tej fazie zawodów, w której on startował, no i też te dwa zera jakby troszeczkę niepotrzebnie. No ogólny wynik myślę, że bardzo dobry, wszystkich nas to cieszy.